Cześć, dzień dobry! Żal Almeida i Adam Yates, a szerzej drużyna Emiratów, dominują w Tour de Suisse. Tour de Suisse, który był festiwalem podjazdów, pięć etapów z rzędu kończyło się. Na dużych wzniesieniach. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Tour de Suisse, jako jeden z ostatnich sprawdzianów przed Tour de France, jako jeden z najbardziej tradycyjnych, najważniejszych wyścigów etapowych, około tygodniowych, jest highlightem sezonu, choć bywało w ostatnich latach, że bywał przyćmiony przez kryterium do to muszę. Przyznać, że tegoroczny wyścig dookoła Szwajcarii był znakomitym sportowym widowiskiem, mimo dominacji jednej drużyny, a także no, dostarczył bardzo wielu danych, które są absolutnie imponujące. Wspomniałem, że był to festiwal podjeżdżania. Szwajcaria, kraj górski oczywiście. Ale trasa była ułożona w tym roku tak, że faktycznie 5 ostatnich etapów to były finisze na podjazdach. Na podjazdach trwających 20-30 minut była też górska czasówka. Czasówka w zasadzie w większości prowadząca pod górę z 10-kilometrowym podjazdem, więc nie byle jaka próba. Co więcej, był też taki bardzo specyficzny 40-kilometrowy etap, również kończący się na długim podjeździe 40-kilometrowy ze względu na to, że w, na jednej z wysokich przełęczy, która wcześniej była zaplanowana, leżał śnieg. Ale co jest ważne, pisałem o tym w komentarzu na Facebooku, tutaj na marginesie. Mam wrażenie, że ten format naprawdę Wam się spodobał. To znaczy, takie podsumowanie zapowiedzi, które przy tych ważnych wyścigach wrzucam, zarówno przy klasykach, jak i przy wyścigach etapowych, tygodniowych, world tourowych, jak i przy większych turach. Jasne, chciałoby się więcej, ale na więcej realnie nie mam czasu. Natomiast myślę, że taki skrót tego najważniejszego co się wydarzyło i nie z analizą na to na którym kilometrze kto uciekał, kto był, który na której premii, ale taka piłka tego co faktycznie jest tam najważniejsze, bo czasami najważniejsze jest tempo podjeżdżania, czasami najważniejsza jest jakaś ucieczka i wyjątkowa jazda jakiegoś zawodnika. Czasami wreszcie no, najważniejszy jest ten kontekst rywalizacji w klasyfikacji generalnej lub o zwycięstwo. Staram się taką najważniejszą jedną lub dwie rzeczy znaleźć i w kilku zdaniach opisać. Myślę, że to że że to się przyjęło, no i jednak nie zajmuje tyle czasu, żeby na to rzucić okiem, bo to jest maksymalnie jakieś 1000-1500 znaków, choć 1000-1500 znaków to jest tak naprawdę taka już całkiem spora notatka prasowa. Tu zamykam nawias, ale myślę, że skoro, skoro to jakby pasuje Wam, moim użytkownikom, widzom, czytelnikom, to będę to kontynuował, bo też nie ukrywam, że jest to dla mnie dosyć taka no, mało czasochłonna forma, żeby coś takiego napisać. Nie mówię, żeby przemyśleć, przemyśleć, przeanalizować, bo to się dzieje gdzieś, wiadomo, w międzyczasie i cały dzień na bieżąco oglądając, śledząc, czytając wiadomości. Natomiast sam proces jakby tworzenia tego kontentu jest faktycznie możliwie, możliwie krótki. No, i przy życiu zawodowym i treningowym jest dla mnie też możliwy do dostarczenia Wam. A propos Wam, jak już jesteśmy, to właśnie prędkość podjeżdżania. Prędkość podjeżdżania, która była tutaj. Absolutnie imponująca, która wielokrotnie przekraczała 1700, 1750, 1800 metrów na godzinę, a na tym skróconym etapie, tutaj zrobiłem nawias, Szwajcarzy wiedzieli, że będzie śnieg na przełęczy, wiedzieli wcześniej, Szwajcarzy wiedzieli, że tego śniegu nie uprzątną. W związku z tym, z dość długim, kilkunastodniowym, o ile się nawet nie mylę wyprzedzeniem, podali, że to będzie skrócony etap. Dla porównania, Włosi rok w rok na Giro d'Italia od kilkunastu lat planują epickie etapy w Alpach wcześniej niż jest rozgrywany Tour de Suisse, miesiąc wcześniej, wiedząc, że jest ryzyko po pierwsze w ogóle załamania pogody, co zdarza się często wysoko w górach, wysoko w górach, w górach wiosną, a po drugie no, mając, przypuszczając, że mm, służby nie odśnieżą dróg na, na Stelvio, na Gawi i na, na tych najwyższych przełęczach. I czekają do ostatniego dnia, czekają do ostatniego dnia z zaprezentowaniem trasy, czasami rzeźbią coś na na bieżąco rozważają jakieś inne alternatywne wersje w tym roku zakończyło się to protestem kolarzy całkiem słusznym no, już prawie dekadę temu, kiedy wygrywał Nairo Quintana, zakończyło się to taką niejasną neutralizacją niejasną neutralizacją etapu, no i atakiem Quintany który ostatecznie dał mu zwycięstwo w całym wyścigu tymczasem Szwajcarzy na wyścigu który jest krótszy, który jest no, bardzo prestiżowy, ale jednak nie jest wielkim turem w związku z tym mniej Oczu jest na niego skierowanych, są w stanie coś takiego zapowiedzieć wcześniej, wcześniej ogarnąć, no, Czego by nie mówić o Szwajcarach? Jak widać, pewne stereotypy dotyczące porządności i skrupulatności się tutaj potwierdzają. No i na tym etapie, na tym etapie mieliśmy prawdopodobnie rekord w ogóle, jeśli chodzi o tempo podjeżdżania. Um, albo, albo, jeśli nie rekord jako taki, to przynajmniej bardzo blisko wyrównania tutaj mówimy o dokonaniach Pantaniego z Suisse lat 90. tutaj mówimy o verbier, kontadora, um, um, bo tam było ponad 1900 metrów na godzinę przez ponad 20 minut, yy, i to, to się przekłada na ponad 7 watów na kilogram. Oczywiście ważny jest kontekst, to że to był bardzo krótki etap to, że ten podjazd był dość regularny nie na bardzo na wysokości, ale nie na bardzo dużej etu, wysokości, to, że mieliśmy bardzo mocną drużynę, która nadawała tempo ale wciąż mówimy o absurdalnie wielkich wartościach no i one zostaną zapamiętane, znów na Facebooku napisałem, że jeśli nie przyćmi tego jakiś wyjątkowy performance Pogaczara na Tour de France prawdopodobnie Pogaczara no to ten etap do ten skrócony będzie punktem odniesienia będzie punktem odniesienia przez wiele lat. Oczywiście on, będą o tym pamiętać tylko no, jakiś gicy, yy, gicy? Gikowie? Jak się to odmienia? Yy, fascynaci, pasjonaci. Yy. Jakby analiz kolarskich. Natomiast trzeba pamiętać, że Tour de Suisse 2024 um, to jest to ekstremalnie wysokie tempo podjeżdżania i ten 40-kilometrowy etap z do Obla. Ten y, to jest wam ponad 1900 metrów na godzinę przez troszkę ponad 20 minut. To jest kosmos. To jest kosmos. Y, no i w tych warunkach mieliśmy y, kilku bohaterów: João Alejandro, Adama Jejca którzy zdominowali ten wyścig. W przypadku Żale bo w przypadku Jejca wiedzieliśmy już od kilku lat, że on naprawdę jest coraz mocniejszy z roku na rok. Miał dobre lata ostatnie w Ineosie. Po przejściu Edy Emiratów stał się tym głównym przybocznym Tadeja Pogaczera i spisywał się znakomicie podczas zeszłorocznego Tour de France. No tutaj pokazał się ze świetnej strony. Wygrał cały wyścig. Ale po nim można się było tego spodziewać. że ale Maida no, był takim troszkę zawodnikiem. Nie powiem, że zawodnikiem memem, bo to jest świetny kolarz, dobrze jeździ na czas. W pewnym momencie dysponował też całkiem dynamiczną, dynamicznym przyspieszeniem i takim finiszem na wyścigach, na etapach, które swoim profilem przypominały wyścigi klasyczne. Od tego się zaczęła jego wielka kariera, kiedy w ten sposób no, znakomicie spisywał się podczas Giro d'Italia w 20 roku, tego pandemicznego, przesunięte, przesuniętego na jesień gdzie jechał w koszulce lidera, gdzie dość długo był w grze o, o wygranie, jeszcze wtedy w ekipie, w ekipie quick Stepu, potem w kolejnym roku była taka no, pewna wątpliwa sytuacja rywalizacji między nimi a Poolem, kto miał na kogo czekać na szutrowym etapie i tak dalej. Przeszedł do Emiratów, tutaj trafił jako ten pomocnik Bogaczara no i zasłynął z tego, że jeździ podjazdy bardzo równym tempem w związku z tym, kiedy rywale go zrywają, on odpada, a potem dochodzi niczym jojo, odpada, wraca, odpada, wraca trzyma równe waty prawdopodobnie, tak to wygląda i, i, i nie jest do końca skuteczny. Tutaj był zawodnikiem po pierwsze bardzo skutecznym, po drugie bardzo ofensywnie jadącym, przed jakby odpalającym takie dość zdecydowane ataki, równocześnie pomagając Jejcowi, a z drugiej strony jadąc trochę na siebie, był w stanie zrywać rywali z koła, przeskakiwać od rywali do Jejca, kasować ataki rywali. Eee, także także no, rewelacyjna postawa, znakomita jazda Almeidy, nie spodziewaliśmy się tego po nim, no i dwa, eee, dwa wygrane etapy, właśnie ten do Blaten, no i finałowa czasówka. Eee, w kontekście finałowej czasówki tutaj Adam Yates dla, dla, jakby dla kronikarskiego obowiązku wygrał cały wyścig, wygrał również dwa etapy do Cari i do villar sur olon eee, tego samego miejsca, do którego prowadziła finałowa jazda na czas pod górę. Tej notabene rekordzistą tego podjazdu wciąż jest Egan Bernal sprzed kilku lat. O Bernalu jeszcze na koniec powiem parę słów. Ehm, czy, czy, co jest istotne, tutaj troszkę się zagol, za, zagalopowałem, stawiając na zwycięstwo, patrząc na tę znakomitą jazdę Almeida. Ehm, troszkę się zagalopowałem, ehm, stawiając, że on ten wyścig wygra zresztą prawdopodobnie nie tylko ja brytyjscy komentatorzy bo też warto zauważyć, że Tour de Suisse wrócił do Eurosportu przynajmniej do, do streamingów Eurosportu był dostępny, natomiast był dostępny tylko z angielskim komentarzem bez komentarza polskiego bardzo dużo się, wiem, że wielu jakby widzów jest zawiedzionych brakiem polskiego komentarza z Tour de Suisse natomiast no, trzeba przyznać, że faktycznie bardzo, bardzo dużo się dzieje mamy apogeum wydarzeń sportowych teraz, kolarskich również. Tutaj też, no, Turdes został zostało dokooptowane w, w tym roku, z powrotem wróciło do Eurosportu po wielu latach, gdzie go wiele lat nie było. Hmm, w związku z tym no, zabrakło dla niego miejsca, ale miło było posłuchać komentarza angielskiego. Ja, tak, robię to wymiennie, teraz słucham wyłącznie z angielskim komentarzem i on jest naprawdę bardzo, bardzo dobry e, bardziej emocjonujący, bardziej merytoryczny, a z drugiej strony taki, który nie, nie przegapia najważniejszych. E, najważniejszych momentów wyścigu, ale brytyjscy komentatorzy również się nieco zagalopowali stawiając na to, że Almeida nie dość, że wygra finałową czasówkę ale też wygra cały wyścig dzięki temu a zapomnieliśmy wszyscy, że Adam Yates choć nie jest wybitnym czasowcem, to potrafi szczególnie w wyścigach etapowych, szczególnie w wyścigach etapowych, w których ma szansę na dobry wynik, pojechać jazdę dobrze wyników w pierwszej dziesiątce na etapówkach podczas jazdy etap, etapów jazdy na czas ma na swoim koncie wiele i tutaj również pojechał bardzo dobrze obronił się przed kolegą z drużyny i cały etap wygrał, cały wyścig wygrał bardzo, bardzo pewnie o 22 sekundy nad Almeidą, no i co jest istotne yy... trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej, Matias Skjelmoze stracił do miejsca 3 minuty, 2 sekundy. To jest przepaść, choć na kolejnych etapach to, to nie jest tak, że kolarze Emiratów jakby absolutnie wszystkich niszczyli. Oni mieli bardzo wyraźną przewagę, ale zawsze ktoś blisko nich był. Stąd wydawało się, że to nie jest aż taka dominacja, ale to była dominacja absolutna. No, dwóch zawodników z tej samej drużyny w odstępie 22 sekund Yates Almeida a potem trzeci, Skielmoze, 3 minuty 2 sekundy to jest przepaść Skielmoze awansował na podium podczas czasówki, czasówki, którą słabiej pojechał Egan Bernal Egan Bernal, który no, dobrze się tutaj spisywał drużyna Ineos ujechała naprawdę nieźle drużyna Ineos ujechała w swoim stylu, starając się kontrolować sytuację nadawać tempo, próbując zdecydować o przebiegu wyścigu ale ponieważ Yates Almeida, ale nie tylko oni byli mocniejsi od kolarzy osu, no, to, to szło troszkę za, na marne Ciekawa sytuacja była również taka, że no, tą Pitcock miał być trochę pomocnikiem Bernala, trochę nie, trochę Bernal miał być pomocnikiem Pitkoka. w związku z tym Pitcock, Pitcock trochę pracował, ale bardziej nie pracował. Ostatecznie skończył wyścig na szóstym miejscu. Czasówkę pojechał też dobrze, był piąty, no i a czasówkę Bernal pojechał słabiej. Więc, więc no tutaj myślę, że Pitcock, jeśli myśli o wyścigach etapowych, jeśli myśli o wielkich turach, to jeszcze ma trochę pracy do wykonania. Pytanie, czy ta praca dla niego jest możliwa do wykonania i czy może zrobić jeszcze progres podczas jazdy w górach, to jest pytanie otwarte, czy jednak powinien się skupić na wyścigach klasycznych lub na kolarstwie górskim. Zobaczymy, chociaż on raczej myśli o właśnie. O wielkich turach i ma tutaj bardzo duże ambicje. Trzeci Skielmoze to jest ważne. Skielmoze również na tych etapach z bardzo wysokim Wam, z bardzo wysoką prędkością podjeżdżania prezentował się bardzo dobrze. Podobnie zresztą jak Egan Bernal, oni byli tutaj w czołówce oraz no, rewelacja tego, tego wyścigu Matthew Ricci Amerykanin, 22-letni z zespół Izraela. On również kręcił te świetne moce i również pod, podjeżdżał z tą bardzo, bardzo wysoką prędkością. Więc, to jest zawodnik, na którego trzeba będzie zwracać uwagę w najbliższym czasie. I tak jak mówiłem po Giro d'Italia, tak jak mówiłem po kryterium Dufine, że nie ma tych zawodników, którzy tak naprawdę, o których możemy mówić, że nawiązują do tych topowych performanców Winegora w którym można taką wielką przyszłość wieszczyć na Podstawie ich wyników. Bo czasami to jest jeden etap, czasami są to dwa etapy. To nie chodzi konkretnie o miejsce w generalce, na przykład w tygodniowej etapówce czy w wielkim turze. Ale o taką przesłankę, o jazdę na jakimś etapie, na jakimś znanym podjeździe, dobrze zmierzonym lub na dwóch etapach lub na dwóch takich podjazdach, które pokazują, że taki za zawodnik ma, ma silnik, ma, ma możliwości fizjologiczne, które przy odpowiednim zbiegu okoliczności, odpowiednim prowadzeniu, wsparciu i odrobinie szczęścia mogą spowodować, że on wystrzeli jeszcze wyżej podczas najważniejszych imprez podczas wielkich turów. No i tutaj z Kielmozem mimo, że dostał w sumie te trzy minuty w Generalce to były momenty, gdzie on podjeżdżał tak bardzo, bardzo szybko yy, Bernal o sobie przypomniał, Bernal nawiązał do... mimo tego osłabienia w końcówce. Bernal, Bernal nawiązał do jednych z najlepszych swoich występów z przeszłości, gdy wygrywał Tour de France, Giro d'Italia, no i miał być tą wielką nadzieją i na na wielkie tury. A te rzecz Tello pokazuje, że w tym wieku 22 lat ma olbrzymi potencjał. Co więcej, on jechał bardzo odważnie, no, wszak jest młody, więc cóż mu pozostało, ale pokazywał, że ten potencjał jest i kto wie, co z niego będzie. Pytanie, czy drużyna Izraela jest właściwą, by dawać mu takie wsparcie podczas tych wyścigów, by sprzętowe, technologiczne. Inne, mam na, mam na myśli nie? Bo odżywianie, tak, taktykę, trening. Czy, czy to jest drużyna mimo dużego budżetu? Czy to jest drużyna, która właśnie no, jest dobrym miejscem dla niego? Czy powinien trafić do jednego z tych topowych timów, typu UAE i Neos, Wizma? Zatem, cóż jeszcze? No, trzeba wspomnieć o próbach Felixa Gala. Myślę, że Felix Gal, który jechał bardzo dobrze na zeszłorocznym Tour de France, on jest. Tak bym obstawiał, że on jest jednym z tych zawodników, który dochodzi do formy troszkę wolniej i na Tour de France będzie tam gdzie trzeba, może nie od samego początku, ale przynajmniej na kilku górskich etapach pokaże się z dobrej strony Enric Mas. No, w zasadzie go tutaj nie widzieliśmy, kończy wyścig w pierwszej dziesiątce, ale zupełnie, zupełnie niewidoczny poniekąd jak to Henrik Mas. Także moi drodzy to by było na tyle no, nie spodziewałem się szczerze mówiąc w zasadzie to przed Tour de Suisse stwierdzałem ok, nie, nie wiedziałem nawet zresztą zacząłem podsumowania na Facebooku robić troszkę później bo, bo byłem sam na wyścigu nie, nie wiedziałem do końca czy w ogóle o nim pisać ale stwierdziłem, ok spróbuję, może być fajnie, trasa wyścigu jest ciekawa, zobaczymy co pokaże Yates e, zobaczymy co pokaże Del Toro i zobaczymy jak pojedzie Pitcock i co będzie z Bernalem, a tymczasem okazało się, że jest to naprawdę super super ciekawy wyścig w tym roku, dużo ciekawszy niż kriterium Dudufine no i z tym super, super performancem dzień po dniu e, także naprawdę, naprawdę mm, świetny wyścig, fajnie, że trafił z powrotem do Eurosportu em, bo można go było oglądać. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie, kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.